Dobra, to tak fajnie. Dziękuję bardzo. Ach, trzeba było sobie odpuścić. W końcu jesteśmy zameldowani w sensowcu. No, ostatni mecz nie powinien się skończyć tak, jak się skończył. Myślę, że wszyscy łącznie z nami, tak jak kibice, zadają sobie pytanie, dlaczego przeważamy w kolejnym spotkaniu. Widać tę jakość, która się nie przekłada na rezultat. Przegrywamy po tak naprawdę jednej akcji rywali, jednym groźnym ataku. No i robi się ciasno na dole. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli nerwowo spoglądać na Bełchatów, tylko do końca w tych czterech kolejkach zrobimy wszystko, żeby te 12 punktów uzyskać, choć terminarz nie jest najłatwiejszy. No i co? Jastrzębie niebawem, też groźny rywal, niewygodny. Nam się najlepiej gra z rywalami, którzy mają taką naprawdę stricte dużą jakość. Jastrzębie to jest taki zespół bazujący jednak na fizyczności, wybieganiu i takim team spiricie. No ale nie mamy wyboru. Tutaj trzeba zainkasować 3 punkty, bo jeżeli dziś, nie daj Boże, Bełchatów sprawi niespodziankę u siebie z Radomiakiem, no to zacznie się nerwówka, tego bardzo nie chcemy na koniec sezonu. To z Radomiakiem gadaliśmy, odbijamy sobie do tyłu, a jeden zostaje. Zostawiaj go. Tak. Brawo! Z dnia na dzień coraz lepiej. Walczymy, żeby jeszcze zagrać w tym sezonie jeden albo dwa mecze. Robię wszystko, co mogę. No idziemy do przodu z każdym dniem z progres. Zobaczymy, na ile organizm pozwoli. Popo i matko do drugiej drużyny, Karbo czeka na trening i zostawi zbiórka normalnie półtorej godziny przed meczem, okej? Fajnie, cieszę się, że zadebiutowałem, czekałem na to, walczyłem, można powiedzieć, z całych sił, żeby zagrać w oficjalnym meczu. No, szkoda, że przegraliśmy, to jest... Mieliśmy cały czas piłkę, chyba 80% posiadania piłki, no i szkoda, że nie wpadła ta bramka na 1-1 i potem na 2-1, no ale teraz jeszcze wiem, trzeba wygrać 3 punkty i pokazać klasę naszą, bo naprawdę nie jesteśmy drużyną do bicia, bo mam bardzo dobrych zawodników, żeby wygrywać te mecze. No dzisiaj naprawdę mega sportowa sobota, co prawda pogoda fatalna, bo pada od samego rana, ale jeżeli takie informacje będą napływać do Sosnowca, jak dzisiaj między innymi z Katowic, gdzie Czarne Sosnowiec grają z GKS-em, mecz tak naprawdę o 13 tytuł mistrzowski dla kobiecej drużyny z Sosnowca, no to liczę, że tutaj chłopaki z Ludowego mocno dadzą dzisiaj z przysłowiowej wątroby, pójdą za ciosem i zdobędą 3 punkty, które są, jak to w tym sezonie, bardzo ważne. Wczoraj Bełchatów przegrał z Radomiakiem 0-1. Kolejna pomocna dłoń od naszego największego rywala. Nie pozostaje nam nic innego, jak dzisiaj po prostu to wykorzystać, wywalczyć 3 punkty, no i złapać taki głębszy oddech. Chyba mało kto przypuszczał przed tym sezonem, że Zagłębie i GKS Jastrzębie to będzie starcie pod koniec rozgrywek tak bardzo emocjonujące, o tak niebagatelną stawkę. Sosnowiczanie stoją naprawdę pod ścianą i kto wie, czy to nie jest jedno z ostatnich spotkań, jeżeli nie ostatnie spotkań, w którym ta stawka jest tak ogromna. Jeżeli dzisiaj Zagłębie nie zdobyłoby przynajmniej punktu, no to sądzę, że będzie to arcytrudna sytuacja tej drużyny, żeby utrzymać się na pierwszoligowym froncie, mimo tego, że Bełchatów wciąż jest za plecami Zagłębia Sosnowiec. GKS Jastrzębie wydaje się być drużyną bezpieczną, więc może tutaj jakaś mała nadzieja w Sosnowiczanach może się tlić, że nie będzie aż tak drużynie jastrzębskiej zależało, ale pamiętajmy, to jest pojedynek zagłębiowsko-śląski, a on zawsze ma swoją dramaturgię. Na pewno będą dzisiaj emocje. Pogoda nie sprzyja grze w piłce, ale mogą pojawić się tutaj przypadkowe zagrania, które spowodują, że kilka goli powinniśmy zobaczyć. Tak?
Wszystko jest okej. Okay. Wszystko jest najlepszy w porządku. Robimy swoje. I na przykład Coco Bongo i do przodu. Mogę tam działać. Tą równowagę musimy zachować, tak? Panowie, przede wszystkim wiara w siebie, wiara w zespół, wiara w to, co robimy. Dala, kurwa. Dać, panie, kurwa, wiemy, co potrafimy. Na ostatnim mecie, kurwa, pokazaliśmy, że potrafimy. Róbmy to znowu, mądrze, z piłką, mądrze. Dałaś, kurwa, bez piłki masz bić, za piłki będzie dobrze. Zobaczycie. Grajmy tak, żeby się cieszyć po meczu. Nie myśl o wyniku. Cieszyć się po meczu, kurwa. Dać, panowie. To wygramy! Za mnie! Patryk łasko po ziemi, są na ślepę! 1-0! Michał Masłowski pokonuje Grzegorza Drazika. Sosnowicanie prowadzą od 11 minuty tego spotkania. Na razie my się układa całkiem nieźle. Gra wygląda, myślę, nawet lepiej niż w ostatnim przegranym, ale niezłym spotkaniu. Bramka, która daje nam sporo nadziei na następną połowę. Jeżeli Jastrzębie nie zrobi jakiś korekt wyraźnik w składzie, to myślę, że oblicze meczu nie powinno się zmienić, a my tak naprawdę powinniśmy prowadzić więcej niż jedną bramką. Ale Jastrzębie będzie walczyć. 3 punkty dają im dzisiaj utrzymanie, nam dają oddech, więc trzymajmy się tego, aby podwyższyć wyniki i spokojnie zakończyć ten mecz. A ty stanąłeś w środku odpuszczenia. To są właśnie momenty, kiedy musimy zepchnąć, kurwa. Gdy sam górze, żebyś na to wpłynął. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Active concentration, come on. Don't start with it, it's too soon. Pogoni tam! Wchodzi w pole karne, Misza chyba był faulowany, jest rzut karny dla Zagłębia, tak jest! Niedokładne wejście powrotne Niewiadomskiego. To jest w tym momencie okazja do tego, żeby wreszcie się przełamać. Szymon Sobczak strzela, gol! 2-0! Prowadzenie Zagłębia, Sosnowiec! Brawo Szymon, oby to było... Oby to było to wydarzenie, które, no, które sprawi, że odblokujesz troszkę swoją no, tą strzelecką niefrasobliwość i, no, i teraz zacznie się dziać. Walka walką, to teraz wieczorem będzie walka, ale Zagłębie ma szansę, a Brosiewicz, gol! 3-0, Zagłębie Sosnowiec, GKS Jastrzębie. Ale sprawka! O to właśnie chodzi, ależ teraz cieszy się Maciej Ambrosiewicz, ten skok jak Cristiano Ronaldo. I
kończy teraz ten mecz sędzia Jarzębak. Piękna sobota. Nie tylko w Sosnowcu. Najpierw Czarne Sosnowiec sięgnęły po 13 tytuł mistrzyń Polski. Drużyna numer 2 Zagłębia Sosnowiec wygrała w Katowicach 7-1. Zagłębie numer 1 wygrywa mecz ligowy po 4 porażkach z rzędu z drużyną Jastrzębia 3-0. No co mam powiedzieć, no, bardzo ważne zwycięstwo, na które czekaliśmy, ale nic nie trzeba mówić, tu wszystko już dzisiaj zostało powiedziane na boisku. A dawaj panie, kurwa, wygraliśmy 3-0, kurwa! Dawaj. Napierdolę, nie śpimy! To wygramy! Zagłębie! Go! Zagłębie! Go! Zagłębie! Brawo, brawo! W końcu zrealizowaliśmy to, co zawsze gadamy, zwycięstwo. Smakuje bardzo fajnie, bo dawno czekaliśmy na to. Wiemy, że umiemy grać w piłkę, no ale trzeba do tego dołożyć wynik i dzisiaj się w końcu udało. Pozdrawiam. Jest i Mariusz Paweł. Brawo, brawo, brawo. To wygramy! Zagłębie! Brawo! To wygramy! Zagłębie! Jest kurwa! Tak jak obiecałem. I 3 punkty są. Wolne mamy, spotykamy się we wtorek, ale żeby nie było tak dobrze, sezon jeszcze się panowie nie skończył. We wtorek jest waga. To mnie nie będzie. Bardzo się cieszę, że jestem w Zagłębiu na meczu syna mojego, Szymona Sobczaka. Po raz pierwszy mogłam widzieć jego walkę w tej drużynie. Cieszę się, że strzelił bramkę. Życzę całej drużynie sukcesu w tym sezonie i w nadchodzącym.